Myślę, że wszyscy jesteśmy w stanie się zgodzić, że mainstreamowe gry horror często nie spełniają oczekiwań graczy. Przekomplikowane historie napakowane akcją i niskiej jakości straszakami, nastawione na szybki zarobek, psują imersję i z biegiem lat coraz bardziej tracą w oczach fanów. Z pomocą przychodzą twórcy indie, często jednoosobowe armie, tworzące mało znane perełki, które potrafią dogłębnie przerazić. Jedną z takich gier, które odkryłem w ostatnich latach, jest Mother. Stylizowany na grę w stylu PS1, Mother to według mnie jeden z najlepszych indie horrorów ostatnich lat. Klimat, fabuła, mechaniki i straszaki na wysokim poziomie. I to wszystko w gameplayu zajmującym zaledwie około 2 godzin. A we wszystkim z tej strony Pio, a przed wami Mother. W Mother wcielamy się w Mary, samotną matkę, która właśnie utraciła swojego męża i próbuje pogodzić się z nową rzeczywistością. Jednocześnie zajmując się dwójką swoich dzieci, Kaylą i Kylem. Każda kolejna noc przynosi nowe zadania, które Mary musi wykonać, aby zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie, a jednocześnie nie odejść od zmysłów, gdy po jej bloku szaleje morderca. Gra na wstępie informuje nas bardzo dosadnie, że musimy uważać, bo jeśli któreś z naszych dzieci umrze, ta śmierć jest permanentna i nie da się jej odwrócić. Jest 7 dni po pogrzebie Jacka, męża Mary. Widzimy krótką interaktywną scenkę, w której chowamy się pod łóżkiem przed kimś wchodzącym do naszego pokoju. Osoba podchodzi do grającego radia i wyłącza je, a po chwili nagle upuszcza przed naszymi oczami odciętą głowę. Słyszymy krzyk i tu zaczyna się gra. Mary, przemierzając korytarz klatki schodowej bloku, wchodzi do swojego mieszkania, po drodze słysząc niepokojące dźwięki u sąsiadów. Jesteśmy uzbrojeni tylko i wyłącznie w telefon, na którym możemy czytać SMS-y od naszych znajomych, a także w pasek wytrzymałości, który pozwala nam na bieganie przez krótką chwilę. Po wyjściu do mieszkania otrzymujemy wiadomość od psychiatry, doktora Hughesa. Przepisał nam do brania codziennie 3 czerwone tabletki, 2 zielone i 3 niebieskie. I przez następne 2 dni mamy je brać, żeby pomogły nam uspokoić się emocjonalnie w tym ciężkim okresie. Doktor zastrzega, żeby nie brać więcej niż nam przepisał, bo czekają nas nieprzewidziane efekty uboczne. Mamy chwilę na pozwiedzanie naszego mieszkania. Wszystko jest w chaosie. Niektóre pomieszczenia są póki co odgrodzone pudłami do przeprowadzki. Odwiedzając nasz pokój znajdujemy tablicę, na której pojawiać będą się zadania do wykonania na aktualną noc. Na dziś mamy odstawić urnę Jacka na odpowiednie miejsce, wziąć tabletki i po prostu pójść spać. Dostajemy kolejną wiadomość. Tym razem od Karla, brata Jacka. Mówi, że nie może nadal zaakceptować, że Jack odszedł. Okazuje się, że mąż Mary popełnił samobójstwo. Jeszcze tydzień wcześniej chodził uśmiechnięty i wydawał się normalny. Karl nigdy nie spodziewał się czegoś takiego po swoim bracie. Co go do tego popchnęło? Próbując odwrócić swoją uwagę od sytuacji, bierzemy przepisane nam tabletki i kładziemy się spać. Przed nami pierwsza noc z wielu. Przy zasypianiu widzimy bardzo ciekawą mechanikę, która pozwala nam na rozglądanie się dookoła, zanim zaśniemy. Od razu nadaje to trochę napięcia. Czy ktoś nas obserwuje, czy może to po prostu paranoja? Po każdej nocy gra zapisuje się i pokazuje stan samopoczucia naszej dwójki dzieci, przypominając nam po raz kolejny, że jeśli umrą, nic nie będziemy w stanie z tym zrobić. Noc pierwsza. Budzimy się z kaszlem. Jest zimno. Wypadałoby zamknąć okna. Mamy już dostęp do większej części domu i możemy go swobodnie zwiedzać. Dostajemy SMS-a od Karen, przyjaciółki, martwiącej się o nasze samopoczucie, a także pytającą, jak miewają się dzieci. Miło z jej strony. Skoro mowa o dzieciach. Kyle i Kyla grają w piłkę w korytarzu. Naszym zadaniem co noc jest położenie ich do spania, zanim my pójdziemy. Czasem oznacza to chamskie wyrwanie im piłki z rąk, ale to inna kwestia. Dostajemy SMS-a od zakładu pogrzebowego? To zabrzmi dziwnie, ale zakład pogrzebowy jest najzabawniejszą częścią tej gry. W wiadomościach zachowują się jak jacyś influencerzy, którzy proszą swoich widzów o lajki. Dosłownie rzucają wiadomością typu: pamiętaj, żeby zostawić 5 gwiazdek na naszej stronie, jeśli spodobał ci się pogrzeb u nas. Uhu! O, ciastko.
Możemy je dać dzieciom, żeby zwiększyć ich samopoczucie pod koniec nocy. Odprowadzamy dzieci do spania i zamykamy wszystkie okna. Czekaj. Co robi ten pręt w twoim oknie, Kyle? Wszystko w porządku? Okej, dobra. Nie przejmujmy się tym póki co. Gasimy światła, bierzemy tabletki i idziemy spać. Nim noc dobiegnie końca, budzi nas dziwny dźwięk. Szum telewizora. Dzieci stoją wgapione w kanapę, na której leży pilot. Jakby ktoś na niej siedział. Mówią, że on tu jest. Widzę go. To on. Nasz nowy przyjaciel. Tommy. Tommy mieszka w tym mieszkaniu. Mówiliśmy ci. Telewizor wyłącza się. A dzieciaki prowadzą nas do pralni przy naszym pokoju. Mówią, że Tommy chce nam coś pokazać. Czy tu mieszka Tommy? Pyta Kyle, patrząc na wentylację. Zaglądając do środka, nie znajdujemy jednak nic, oprócz na wpół martwego szczura, który ucieka prędko. Kładziemy niesforne dzieci i ich wymyślonego przyjaciela spać, a potem sami kładziemy się. Uprzednio dostając SMS-a od Karen, mówiącego nam, że powinniśmy posprzątać mieszkanie, bo poprawi nam to humor. Tak też robimy następnej nocy. Noc druga skupia się na posprzątaniu mieszkania. Wynosimy wszystkie pudła na zewnątrz i pomagamy dzieciom posprzątać swoje pokoje. Kyla, jako starsza siostra, umie sama posprzątać swój bajzel, ale Kyle jest małym gówniarzem i zamiast posprzątać przeszkadza nam w odkładaniu jego zabawek do pudła. Pomijcie szatana, ja cię błagam, przestań! Dostajemy SMS-a od doktora Hughesa. Okazuje się, że w naszych wynikach był błąd i pod żadnym pozorem nie mamy brać zielonych tabletek. A jeśli je wzięliśmy, to mamy jechać jak najszybciej do szpitala. Ups. Mary raczej nie robi sobie z tego większego kłopotu, bo najwidoczniej jej pomagają, więc łyka najwięcej jak może. Gdy posprzątamy cały dom, dostajemy niekomfortowo długą cutscenkę przedstawiającą coś. Pożółkłe pomieszczenie z miską. Coś w nim siedzi i porusza się ledwo, oddychając. Okej. Bierzemy tabletki i idziemy spać. Noc trzecia. Dzieciaki musiały odkopać starą zabawkę małpiszona, tą przerażającą maskotkę, której nikt nie chciałby widzieć na oczy. Idziemy ją wyłączyć, ale ta jest sprytniejsza niż nam się wydaje, może przechodzić przez otwory wentylacyjne. W dodatku, nawet jak już ją wyłączymy, to z powrotem się uruchamia skubana. Szukamy Kyla, garającego do swojego wymyślonego przyjaciela i kładziemy go spać. W tym czasie Kyla! Ciebie jeszcze lubiłem jakoś w porównaniu do tego małego szatana. Jak mogłaś? Idziemy pocieszyć Kyla, która zapłakana pyta nas, czy właśnie zabiła tatę. Jakby ci to powiedzieć... Każdemu się zdarza. Nie, spokojnie, nic się nie stało. Na szczęście z pocieszeniem przychodzi nam serwis pogrzebowy, który mówi, że jeśli polecimy ich usługi znajomemu, to dostaniemy 50% zniżki na następną trumnę. Ja pierdolę, dajcie mi spokój. Mój mąż właśnie popełnił samobójstwo. Nie planuję więcej śmierci w mojej rodzinie. Wrzucamy pluszaka do pralki. Czyścimy ścianę i fajrant. Gdyby tylko ta małpa przestała jeździć po domu. Otrzymujemy wiadomość od sąsiadki, Amy. Mówi, że słyszy ostatnio dziwne dźwięki w bloku i trochę się tym martwi. Coś jakby ktoś łaził po nocy i czegoś szukał. Amy nie miała okazji się mu przyjrzeć. Czasem zatrzymuje się, jakby czegoś nasłuchiwał. Pyta, czy powinna zadzwonić na policję. Nie przejmując się tym tematem, idziemy spać. A, oczywiście, że ta małpa nie da nam spokoju. No dobra, chyba się wyłączyła póki co. Noc czwarta. Widzimy z obcej perspektywy, jak ktoś obserwuje naszego syna w jego pokoju z zewnątrz. Jego okno jest otwarte. Budzimy się do informacji od naszej córki, że Kyle obudził się w środku nocy i poprzestawiał wszystkie obrazy w domu. Jak na zawołanie, Karl akurat przysyła nam SMS-a o tym, że musimy utrzymać porządek w domu i nie pozwolić, by zakradł się do niego chaos. Jack by tego chciał. Kładziemy Kyle spać i zabieramy się do poprawiania obrazów, jak mantrę powtarzając, że nie możemy wpuścić do domu chaosu.
Tymczasem z naszym wzrokiem dzieje się coś zupełnie odwrotnego. I im bardziej staramy się wszystko uporządkować, tym bardziej wszystko się zniekształca. Spod jednego z obrazów wylatuje kartka z napisem: przepraszam. Super, Kyle, ale teraz już trochę za późno, ty antychryście jebany. Gdy już uda nam się naprawić wszystkie obrazy i mamy już zamiar iść do kuchni wypić ciepłą herbatkę dla relaksu, nasz wzrok całkowicie się rozmywa i podchodzi do nas Kyle. Mamo, czy to Tommy? Pyta nas chłopiec. W przejściu do kuchni stoi niski, zdeformowany humanoid, przypominający jakiegoś potwora. Znika, gdy tylko do niego podchodzimy. Co jak co, ale doktor miał chyba rację z tymi lekami. Mary zaczyna naprawdę świrować. Czemu Tommy tak dziwnie się zachowuje? Pyta Kyle. Tommy nie istnieje. Zapewniamy synka i odprowadzamy go do łóżka. Mamy w końcu czas dla siebie, więc chwytamy za ciepły kubek herbaty. Jednak cała ta sytuacja nie daje nam spokoju. Czyżbyśmy zaczęli halucynować zmyślonego przyjaciela dzieci? I wtedy dostajemy kolejnego SMS-a od Karla. Kochał swoje dzieci tak bardzo. Pamiętam, jak zdewastowany był, gdy poroniłaś trzecie. To był strasznie smutny dzień. Myślisz czasami o Tomim? Na kogo by wyrósł, gdyby miał szansę przeżyć i dorastać tak jak jego rodzeństwo? Wiem, że nie lubisz o tym rozmawiać. Przepraszam, że o tym wspomniałem. Mam nadzieję, że się jakoś trzymasz. Słucham? Z tą nową informacją i kłębiącymi się myślami kładziemy się spać. Noc piąta. Dzieci bawią się w chowanego i zapraszają Mary do dołączenia do zabawy. Stajemy pod ścianą i liczymy do 10, a w międzyczasie Kyla i Kyle chowają się w domu. Okazuje się jednak prędko, że nie tylko one się w nim chowają. W jednej z szafek znajdujemy Tommy'ego, który naskakuje na nas i ucieka. Otrzymując obrażenia, tracimy jeden punkt wytrzymałości, sprawiając, że nie możemy biegać zbyt długo. Ale przecież to chyba nic takiego. Nie będziemy przecież potrzebowali nigdzie biec bardzo szybko na czas, prawda? Prawda? Aby odzyskać staminę, musimy przeczesać dom w poszukiwaniu bliżej nieokreślonego wzmacniacza w postaci białego kółka. Gdy odnajdziemy nasze dzieci, przychodzi nasza kolej, żeby się schować. Tak więc... O, moment. SMS od Karla. Znalazłem właśnie dokumentację medyczną od Jacka. Tutaj jest napisane, że Tommy nie zmarł przy porodzie. Jesteś w stanie to wytłumaczyć, Mary? Chwilę później chowamy się w szafie przed dziećmi. Przez szparę w drzwiach ledwo dostrzegając, że potwór z naszego mieszkania również dołączył do zabawy. Sytuacja nie eskaluje jednak i bezpiecznie udaje nam się zaraz odprowadzić dzieci do łóżek i samemu pójść spać. Na chwilę obecną samopoczucie rodzeństwa jest na dosyć wysokim poziomie. Póki co. Noc szósta. Słyszymy pukanie. Dochodzi z pokoju Kyla. Drzwi zatrzasnęły się i nie może ich otworzyć. Przerażona Kayla prosi, żeby mama mu pomogła, jednak bezskutecznie. Na domiar złego w domu nagle wysiada prąd. Z wiadomości od zarządcy budynku dowiadujemy się, że przez zalanie okolicy trzeba oszczędzać elektryczność. Dla nas oznacza to, że nie możemy mieć już zapalonego światła w całym domu. Jesteśmy w stanie mieć zapalone tylko parę świateł naraz, bo inaczej wysadzi nam korki i będziemy musieli je ręcznie restartować w całkowitej ciemności. Gdy udaje nam się to zrobić, dzieje się to. Kyle został porwany. Tu zaczyna się tak naprawdę prawdziwa rozgrywka Mother. Wszystkie dotychczasowe noce uczyły nas bardzo subtelnie nowych mechanik, żeby teraz sprawdzić, czy damy sobie z nimi radę. Mamy bardzo krótką chwilę, żeby rozpoznać, do jakiego pomieszczenia potwór zabrał nasze dziecko, zanim zostanie zjedzone. Przy tym wiemy, że stworzenie ma możliwość poruszania się przez wentylację, tak jak małpa zabawka. A my mamy ograniczoną widoczność przez niewielką ilość świateł, które możemy mieć zapaloną naraz. Czy potwór już sobie poszedł? Pyta Kyle. Dzieci są przerażone. Ich matka jest bezsilna, ale zrobi wszystko, co może, żeby je ochronić. Tu zaczyna się dopiero prawdziwa jazda.
Ktoś puka do drzwi. O! Kwiatek. To od zakładu pogrzebowego. Miło z ich strony? Odstawiamy go na balkon i podlewamy. Krzyk dziecka. Kayla została porwana. Te ataki to dopiero początek, bo z biegiem nocy będą one coraz częstsze i coraz bardziej agresywne, a jedyne co pomoże ci w uratowaniu swoich dzieci, to dokładne zapamiętanie rozkładu całego domu. Samo poczucie dzieci tej nocy spada. Noc siódma. Pisze do nas sąsiadka o tym, że intruz w bloku pojawia się co noc, a ona odchodzi od zmysłów. Jest prawie pewna, że stał wczoraj pod jej drzwiami i próbował się włamać. Amy panikuje, mówiąc, że widzi coraz mniej sąsiadów i że to coś ich zabija. Czyżby potwór z naszego mieszkania zsiał zamęt w całym bloku? Idziemy podleć naszą roślinkę. Wydaje mi się, że mogłem być w błędzie co do potwora z naszego mieszkania. Amy chyba miała rację. Ktoś grasuje w okolicy. I nie jest to Tommy. Nie jest to też zwykły złodziej czy morderca. Cokolwiek to jest, nie jest ludzkie. Mary decyduje się zamontować alarm antywłamaniowy przy drzwiach. W połowie montowania widzimy, jak uśmiechnięta postać zyskuje kolejną ofiarę, zbliżając się do naszego mieszkania. Alarm uruchamia się, jak tylko odchodzimy od drzwi frontowych. On tam jest. Stoi i nasłuchuje. Sąsiadka miała rację. Dzieci znowu są przerażone. Pytają, przed czym nas bronisz? Jakby nikt tutaj nie był pewien, co tak naprawdę dzieje się dookoła. Po pójściu spać w nocy budzi nas SMS od nieznanego nadawcy. Witaj, Mary. Czujesz się tam bezpieczna? Noc ósma. Potwór z naszego mieszkania daje o sobie ponownie znać. Na tę noc mamy tylko jedno zadanie. Przeżyj. Ataki Tomiego nasilają się i teraz wchodzimy w bardziej schematyczną część gry, wyczekując ataków i panicznie szukając miejsca, do których Tommy zabrał nasze pociechy. Wykorzystujemy wszystko, co wiemy, żeby chronić nasze dzieci. Gdy upewnimy się, że potwór już sobie poszedł, kończymy noc. Sąsiadom nie uszły uwadze krzyki dzieci w środku nocy, więc słyszymy pogróżki z ich strony, zanim całkowicie zaśniemy. Dziewiątej nocy Mary decyduje się wziąć sprawy w swoje ręce i postanawia zabić deskami wszystkie okna i wentylacje, żeby uniemożliwić Tomiemu dostanie się do mieszkania z zewnątrz. Dziesiątej nocy wydawałoby się, że mieszkanie jest w końcu bezpieczne. Puste. Ciche. Bez śladu potwora, który prześladuje osieroconą rodzinę. Bierzemy tabletki, włączamy muzykę i zaparzamy herbatę dla relaksu. Tylko po to, żeby odkryć, że halucynacja naszego trzeciego nienarodzonego dziecka stoi tuż obok nas. I okazuje się, że nadal jesteśmy w niebezpieczeństwie. Noc 11. Naszych dzieci zdaje się nigdzie nie być w domu. Tym razem to nie zabawa w chowanego. Coś się musiało stać. Drzwi frontowe są otwarte. Wychodząc na korytarz widzimy tonę poczty pod drzwiami jednego z sąsiadów, a pukanie do drzwi któregokolwiek z nich nie daje nam żadnej odpowiedzi. Na końcu korytarza stoi odwrócona tyłem Kayla. Pyta nas, czy wiemy, gdzie chowa się Tommy. W poszukiwaniu naszego prawdziwego, a nie zmyślonego syna, Kayla, idziemy na dół, gdzie w końcu go znajdujemy. Tak, leki dają się naprawdę we znaki. Zdecydowanie. Chyba pora się położyć. SMS od Karla. Udało mi się wszystko poukładać w ciągu ostatnich paru dni. Tak więc, Tommy jednak się urodził i ukryłaś ten fakt przed każdym. Bo wstydziłaś się tego, że odstawał od normy? Że był zdeformowany? Dlaczego ukrywałaś go przed światem jak jakiegoś więźnia w swoim domu?
jak obłąkanym trzeba być, żeby dojść do wniosku, że to najlepsza opcja. Mogłaś go oddać do adopcji. Cholera, mogłaś nawet wybrać aborcję i to byłoby bardziej ludzkie. Tommy zasługuje na coś lepszego niż traktowanie go jak psa. Jak Jack się mógł zgodzić na coś takiego? Zmusiłaś go? Jesteś potworem, Mary. Zgłaszam cię do władz. Twoje dzieci nie są bezpieczne z tobą. Biedny Jack. Dlatego się zabił. Powinnaś ponieść odpowiedzialność za jego śmierć. Czyli cały ten czas nie walczyliśmy z potworem, nie z halucynacją naszego nienarodzonego syna, nie z jego duchem, a z prawdziwym Tomim, zdeformowanym dzieckiem, przez lata trzymanym jak zwierzę w klatce. Ta gra nagle stała się 10 razy bardziej chora. Ale to nie koniec. 12 noc. Mary decyduje się wziąć kąpiel relaksacyjną, skoro i tak już nie ma nic do stracenia. To czemu by sobie nie odpocząć? No, jednak ma coś do stracenia. Do wody wpada jej telefon. Najgorzej. Ktoś puka do drzwi. Pewnie zakład pogrzebowy przysyła nowe kwiaty. O... Nie. Jest źle. Jest bardzo źle. Uśmiechnięty facet jest teraz w naszym domu. Z jakiegoś powodu nie zwracał uwagi na dzieci, tylko rzuca się od razu na nas. Mary decyduje się odkopać pistolet Jacka, żeby móc się obronić w razie gdyby wrócił. Noc 13. Uśmiechnięty mężczyzna ponownie włamuje się do naszego domu. Wchodzi do pokoju z regałem i przesuwa go, ukazując nam ukryte pomieszczenie. To samo, które widzieliśmy w jednej z pierwszych nocy, zbudowane specjalnie do przetrzymywania Tomiego. Ponownie. Naszym celem zarówno 13, jak i 14 nocy jest po prostu przeżyj noc. Tommy będzie próbował włamać się przez okna i wentylację. Będzie także wabił cię, włączając telewizor i pralkę. Masz niewiele czasu, żeby ratować swoje dzieci w ciemności, strzelając do swojego trzeciego dziecka. 15 nocy sprawy przybierają jednak inny obrót. Śmiejący się mężczyzna permanentnie wchodzi do naszego mieszkania i teraz musimy bronić się przed aż dwoma potworami. Zadanie na dziś? Zabij Tomiego. Strzelaj do tego czegoś, aż nie zdechnie. Strzelanie do śmiejącego się mężczyzny jest bardzo problematyczne, bo jedynie ogłusza go na jakiś czas. A jeśli damy się mu złapać, na chwilę tracimy oddech, gdy ten znika. Ponownie, tak jak poprzednie noce, schematy, których się nauczyliśmy, zostają poddane najwyższemu testowi. Pośród maniakalnych śmiechów, potwornych ryków, pisków dzieci i wystrzałów z pistoletu, w końcu udaje nam się zabić Tomiego. Koszmar nareszcie się skończył. Śmiejący się mężczyzna znika bez śladu, a ciało najmłodszego dziecka leży martwe w salonie. Mary w końcu może odetchnąć z ulgą i zasnąć spokojnie. Ostatnia noc. Noc 16. Mary decyduje się posłuchać muzyki, żeby się zrelaksować. Cały dom zabity jest deskami, łącznie z pokojem dzieci. Kayla i Kyle nie rozumieją, czemu ich matka wymachuje pistoletem, dlaczego zamknęła je w pokoju, ani też dlaczego zastrzeliła Tomiego. To dla waszego bezpieczeństwa. Już jesteście bezpieczni, mówi im matka. W akompaniamencie muzyki z radia słyszymy zbliżające się syreny policyjne. W zależności od naszych akcji w trakcie gry otrzymujemy w tym momencie jedno z dwóch zakończeń. Jeśli zarówno Kayla i Kyle przeżyli wszystkie noce, Mary zostaje aresztowana. Dzieci żyją teraz u swojego wujka, Karla, brata Jacka, i są z nim szczęśliwe. Wykazano, że Mary, zabijając Tomiego, była w stanie głębokiej psychozy. Odkryto również, że to nie ona stała za innymi morderstwami, które miały miejsce w budynku w ciągu ostatnich tygodni. Sprawca tych zdarzeń nie został nigdy ujęty. Drugie zakończenie otrzymujemy, jeśli któreś z dzieci bądź oboje zginą. Jedyna różnica między nimi jest taka, że zanim policja dotrze do mieszkania Mary, ta postanawia odebrać sobie życie. Tak kończy się historia Mother. Zakończenie tej gry jest
idealne względem jej fabuły i całości rozgrywki. Jest proste i spodziewamy się go, ale jednocześnie na to właśnie zasłużyła ta historia. Na proste, realistyczne i sensowne zakończenie. Jest jednak wiele rzeczy, które pozornie w tej grze nie są ani realistyczne, ani sensowne. Czy Tommy rzeczywiście jest potworem? Co jest prawdą, a co halucynacjami spowodowanymi lekami? Kim był śmiejący się mężczyzna? Kto popełnił wszystkie morderstwa w bloku Mary? Odpowiedzi na te pytania nie są oczywiste, jednak jestem pewien, że na część z nich już macie gotowe odpowiedzi. Według mnie to, jak Mary postrzega Tommy'ego, jest jak najbardziej spowodowane tabletkami. W jej umyśle jej trzecie dziecko jest potworem i dlatego też tak go widzi, gdy zdziczały Tommy się je zamęt w jej mieszkaniu. Najpewniej wniosek, do którego doszedł Carl, jest prawdziwy i Mary zmusiła Jacka do pomocy przy chowaniu Tommy'ego. Dlatego po latach zabił się z nagromadzającego się poczucia winy. Może to właśnie oznaczała kartka zza obrazu. Przepraszam. Nie była ona od Kyla, a od Jacka. Tym bardziej, że obraz ten znajduje się w tym samym pomieszczeniu, co regał oddzielający mieszkanie od celi Tommy'ego. Według mnie również śmiejący się mężczyzna jest całkowitą halucynacją. Ale nie tak jak Tommy. Nie przybiera w umyśle Mary innej postaci, po prostu całkowicie nie istnieje. Zauważcie, że gdy pierwszy raz wchodzi do domu Mary, nie widzimy, jak otwierają się drzwi, a gdy atakuje, omija szerokim łukiem dzieci i uderza prosto w matkę, po czym nagle znika. Nie zabija, a jedynie otumania i rozpływa się w powietrzu. Uważam, że śmiejący się mężczyzna to tak naprawdę personifikacja poczucia winy Mary. Śmiejący się mężczyzna to Jack. Może to dlatego Kyle w pewnym momencie zmienia się w niego, w skrzywionej halucynacji Mary. Może syn przypomina jej jego zmarłego ojca. Duch Jacka wyśmiewa Mary i ostatecznie, uwalniając Tommy'ego, doprowadza ją do marnego końca. Mary dostała to, na co zasłużyła, ale ceną straumatyzowanych do końca życia dzieci. Mother to prosta gra, ale zadziwiająco dobrze wykorzystująca swoje parę mechanik. Przez pierwsze parę dni jesteśmy powoli przygotowywani do różnych schematów, żeby dopiero później mierzyć się z nimi w pełnej krasie przez kilka ostatnich etapów. Doprowadzając powoli do momentu kulminacyjnego, twórca gry daje nam coraz więcej elementów fabularnych, żeby w końcu puścić kierownicę i zostawić gracza sam na sam z potworami, które siedzą w głowie Mary. Tym bardziej dlatego należy się szacunek Irwinowi Segerane, osobie, która właściwie własnoręcznie odpowiada za stworzenie Mother. Jest idealna w tym, czym jest. Nie trwa za długo, nie komplikuje nic za bardzo. Stawia na proste rozwiązania i lekką intrygę. Ma świetnie stylizowaną grafikę, która dodaje temu wszystkiemu pikanterii, a to wszystko za cenę zaledwie 10 zł na Steamie. Znalazłem parę klipów z oryginalnego streama sprzed 3 lat, na którym grałem w Mother pierwszy raz, więc zaraz wam puszczę, żebyście zobaczyli, jak bardzo da się w to lamić. Jeśli spodobał ci się ten materiał, to zachęcam do zostawienia pod nim pozytywnej oceny i komentarza, co sądzisz o Mother. A jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to zostaw subskrypcję, bo oboje przecież wiemy, że jeszcze tutaj wrócisz. Serdeczne dzięki za oglądanie do końca i dzięki dla wszystkich wspierających kanał. Jest was aż ponad 300 aktualnie, więc to jest... Wow, no bez was te filmy by po prostu nie powstawały. To było Mother, ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś. Co jest? Survive the night! Nic nie zrobiłem. Czy ja coś zrobiłem? Nic nie zrobiłem, nie wiem co się dzieje, nie mam pojęcia co się dzieje. Nie mam kompletnie pojęcia co się dzieje, gdzie są dzieci, gdzie są dzieci krzyczą. Okej, okay, w łazience, gdzie jest łazienka? Czy to tutaj? Nie, to nie tutaj. Oh fuck! Zjedzą mi zaraz Kyle. Kyle jest moim ulubionym dzieckiem. To nie jest kuchnia. Moje ulubione dziecko mi zjedzą. Gdzie? Nie ma jej! Nie ma jej nigdzie! Oh fuck! Nie idzie mi dobrze. Gdzie jest stary? Przybijaj. Chodź za mną, chodź. Przepraszam, że nie czytam teraz czatu, ale teraz się cykam strasznie. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Gdzie jest stary? Coś rozbija okno.
tutaj? Nie, to nie tutaj. Of! Kyle! Co? Zastrzeliłem go? Oh fuck! Oh fuck, zabiłem swojego... Oh fuck, zabiłem go! Okej, przyznaję się, zrobiłem to przez przypadek. Przepraszam! Nie chciałem! Mission failed! No scope'a mu załatwiłem. Sorry! Oh! Ej, ja mam chorą córkę.